Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Profesor Zdzisław Krasnodębski. Witam Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, mam wrażenie, że w naszej polityce, polskiej polityce, nadużywamy słowa postęp i nowoczesność. Czy Pan się zgadza z tym? No, ostatnio chyba te pojęcia zastąpiły inne, mianowicie modernizacja to jest takie słowo. Klucz postęp już może brzmi zbyt staroświecko. Zbyt staroświecko, zbyt pompatycznie, no jakoś tak, o postępie. Nie mówi się siły postępu, raczej ironicznie. Także. Natomiast modernizacja, co tak naprawdę jest, znaczy mniej więcej to samo. Nowoczesność, owszem, czasami niektórzy mówią tam po nowoczesność, ale chcemy być nowoczesnym narodem. A zresztą prowadzę na ten temat wykłady, bo jak socjolog się zajmuje socjologią, to musi się zajmować nowoczesnością, pisałem na ten temat. To jest ciekawe, jak pytam studentów, co to znaczy nowoczesność, no to najczęściej ograniczają się jednak tylko do tego wymiaru materialnego. To znaczy bogactwa. Nowocześni to są ci, nowoczesne są narody zamożne. O, tak, także. Ale rzeczywiście, no, właśnie to pytanie o to, a co w zasadzie modernizacja oznacza, nowoczesność, a jakie ma aspekty, jak socjologowie czy nauki polityczne opisują, żebyśmy bardzo często się męczy cały semestr, żeby o tym mówić, a na końcu i tak pojawia się to, co było na początku, czyli że chodzi o to, o to czysto materialną, zewnętrzną rzecz. Tak? Czyli wszyscy wiedzą, że modernizacja, nowoczesność to nie wiem, wspaniałe stadiony, szybkie autostrady, po których jeździ się dobrymi samochodami i tak dalej. Tak? A już jakie są warunki tego, albo jakie są instytucje nowoczesnego społeczeństwa. No plus pewnie jeszcze bardzo często tych młodych ludzi to taka jakaś ogólna swoboda obyczajowa, o, to też jest nowoczesność. Chociaż jak już pytać konkretnie, ja często właśnie zadaję takie pytania, czy pani jest nowoczesną dziewczyną, tak, co by to miało znaczyć, że jest nowoczesna. Zresztą też studentów niemieckich o to pytam. Tam jest wyraźnie już jakby inne pytania, bo tam są trochę te wartości postmaterialne, więc nie wypada, trzeba mówić o środowisku, o innych rzeczach. I też to jest znowu zaskoczenie dla niemieckich, dla polskich studentów, jak o tym opowiadam, że te wszystkie rzeczy, które często są tutaj w Polsce z nowoczesnością kojarzone, mianowicie no takie powiedzmy ekscesy, no że one co prawda są, istnieją, ale na przykład studenci nie biorą w tym udziału, więc na przykład no właśnie z moich pytań to jest zawsze, czy ktoś z Państwa kiedyś brał udział w paradach miłości, bo to jest i raz się kiedyś zdarzyło, że jeden student taki bardzo lewicowy, który się wyróżniał, a on był już jakby przeżytkiem dawnych czasów. Zdarzają się jeszcze tacy studenci, to on powiedział, że właśnie kiedyś widział taką paradę, czy brał udział, ale tak zwykle, no to dzieci w Niemczech też studiują, raczej dzieci klasy średniej, no to jest jednak dla tylko pewnych środowisk i pewnych wzór do zachowania. Także, no podobnie jak zresztą to, co się kojarzy z Ameryką, z kulturą amerykańską, to zwykle się zapomina, że to ciągle jest jakiś bardzo purytański kraj, w którym no, na przykład no, nie można, na przykład dziecka nie można rozebrać i puścić na plażę nago, no, bo to przychodzi policja i natychmiast jest. Także, i że jest to też kraj ludzi bardzo ciężko pracujących. No, Polacy też, wiadomo, pracują ciężko, ale tam jest jakby większa efektywność, większa produktywność. Jest to społeczeństwo też w jakimś sensie no, takie nastawione na osiągnięcia. Musi Amerykanom wszystko możesz. Tak? Jeżeli zostałeś pucybutem, nadal jesteś pucybutem, a nie jesteś milionem, to
Tak? Z jednej strony powinieneś cieszyć się z każdego swojego osiągnięcia, ale daj z siebie jak najwięcej. No i to, także to jest naprawdę pomieszanie, jak właśnie teraz, nigdy nie byłem w Los Angeles, teraz byłem, znam tylko San Francisco i San Diego, ale no, nam się Los Angeles kojarzy z Hollywood i tak dalej. No, ale mnie sobie tak trochę się śmieją z tego Hollywood, z tych celebrytów. No. Tam jakaś znajoma mojej córki opowiadała, że przypadkowo natknęła się na Julie Roberts w hotelu i powiedziała, no przecież nie da mi do zrozumienia, że ją rozpoznałam, nie zrobię jej takiej satysfakcji. Także to jest, znaczy to co to oczywiście trochę przesadzam tutaj, ale to jest koegzystencja różnych światów, o których, a my często w tych wyobrażeniach nowoczesności bierzemy jakieś najbardziej takie skrajne przejawy tamtego świata, mi się wydaje, i czynimy z tego wzór. No. Na przykład, no, ja pamiętam, to jest tak na przykład, że kiedyś byłem w Greenwich Village w Nowym Jorku, tak te Christopher Street, gdzie się zaczyna cały ruch gejowski, tam od tego, no i tam oczywiście to jest taki, tam artyści różni, no ale to jest jakby jedna z dzielnic, obok jest rozrastająca się China, tam gdzieś ludzie żyją w zupełnie inny sposób, w tradycyjnych rodzinach, dalej są warstwy średnie, a po drugiej stronie New Jersey, jak ktoś jest homoseksualistą, to lepiej się nie powinien tam pojawiać, bo tam już ich biją, tak, także to wszystko ma właśnie istnieje koegzystencja, ona czasami polega na odgraniczeniu terytorialnym, tak zresztą zawsze było kiedyś, na przykład, nie wiem, Murzyni, Włosi, Żydzi walczyli o Harlem, tylko tam jest więcej przestrzeni, te grupy jakoś mogą się tak, znaleźć swoje miejsce, no, na przykład Los Angeles West Hollywood jest takim miejscem, gdzie właśnie ta scena gejowska się spotyka, no ale ktoś by powiedział, no tak, no to jest właśnie ta Ameryka, no, ale to niech idzie na Uniwersytet Amerykański, niech zobaczy, ile się płaci za studia, tak, jak trzeba się natężać, żeby te studia skończyć, jaka jest hierarchia uniwersytetów, tak, jak ważna jest jak ta nalepka, prawda, którą się potem dostaje, żeby dostać pracę, jak trudno jest o pracę, jakie to jest właściwie społeczeństwo, no właśnie takie. Stąd ja nie wierzę też w trwały kryzys, tak? Bo to jest jednak społeczeństwo, no, które pracujące, tak? Nastawione na osiągnięcia. Z drugiej strony jest też tak, że no, o czym myśmy mówili w czasie tutaj Kongresu Polska Wielki Projekt, był też ostatnia sesja dotyczyła mesjanizmu i na przykład to jest takie uderzające, że to jest też naród, który cały czas myśli o swoim powołaniu, że takim wezwaniem do młodego Amerykanina jest, żyjesz po to, żeby uczynić jakąś różnicę, tak? Żeby coś się zmieniło przez twoje życie, to make a difference. No i to też pamiętam, kiedyś nas odwiedził, Uniwersytet w Brenie odwiedził ktoś z koledżu amerykańskiego, z takiego partnerskiego, starego koledżu, który się nazywa Dickinson College z Pensylwanii. I on się zapytał kolegów i rektora naszego, a jaką misję ma ten uniwersytet? No, w Niemczech tak nie wypada, żeby uniwersytet miał misję. No. Ja mu się pytałem, no, a ten college ma jakąś misję? No naturalnie, prawda? Naturalnie szerzyć dobro, pokój, demokrację na świecie, wysyłamy student. No więc ja o tym mówię, no, że znowu, czy nam się kojarzy z nowoczesność, z poczuciem misji? Czy ktoś zadaje pytanie? Jak ja na przykład mówię studentom, że kiedyś nowoczesność to było państwo narodowe i ciągle jest jeszcze, że w różnych częściach świata na taką podstawę, na przykład tak jest w Afganistanie, jest zbudowanie najpierw państwa, tak? Państwa z armią, z siłami porządkowymi, z stabilnymi instytucjami i tak dalej. No to jest jakby takie zdziwienie, że kiedyś proces unowocześniania to był proces wytwarzania się czy rozwijania, rozwoju nowoczesnych narodów. No to dzisiaj ci młodzi ludzie już mają w głowach wybite, że naród to jest coś przestarzałego. No i to jest kompletne nieporozumienie. Jeszcze
Ja znałem kiedyś, spotykałem profesora Baumana i tak naprawdę cenię jego książki, zwłaszcza z średniego okresu, ale one są dzisiaj czytane jako Biblia, że to tam płynna nowoczesność, albo że to są oczywiście jak każde książki, napisują jakiś aspekt świata, jakiś aspekt współczesności, ale nie cały, przesadzając oczywiście. Nie jesteśmy nomadami, nie wszystko jest zglobalizowane. Są dane, które pokazują, że nawet internet jest używany bardzo lokalnie, że większość rozmów telefonicznych jest lokalna, że nawet przepływ kapitału jest bardzo, bardzo trudny. Każdy, kto chce się przenieść do innego kraju, wie, że jakie to jest trudne, a jeszcze zmienić tożsamość. A ci socjologowie mówią, że czymś jest nowoczesność, czy ponowoczesność, czy późna nowoczesność, płynne tożsamości. Judith Butler twierdziła nawet, że możemy dowolnie zmienić swoją płeć. Tak? Że jednego dnia jesteśmy mężczyzną, drugiego dnia jesteśmy kobietą. Złośliwy ktoś mógł powiedzieć, patrząc na zdjęcie, mógłby uwierzyć, że jest to przy jej przypadku możliwe. Natomiast dla zwykłego człowieka jest to niezwykle trudne. Obudzić się jako kobieta następnego dnia po to, żeby zatrudnić znowu mężczyznę. Więc to są wszystko ze skrajnych przypadków robi się normalność, a tę normalność i codzienność, tak? Bo codzienność niemiecka to nie jest parada miłości. Codzienność niemiecka to nawet nie jest burmistrz Berlina i sposób jego życia, prawda? Tylko to jest zupełnie, oczywiście tam są pewne procesy, które zachodzą, nie wiadomo, na przykład właśnie takich przemiany rodziny, ale na przykład nie znaczy to wcale, że rodzina zanika, ona zmienia. Więzi rodzinne zmienia charakter, ale więzi rodzinne pozostają, a nawet mamy do czynienia z takim zjawiskiem jak renesans rodziny wielopokoleniowej. Oczywiście znowu są teoretycy, którzy chwalą tak zwaną patchwork family, to znaczy, że a to jest tak, że na przykład jak jest para, to oni mają dzieci z dwóch poprzednich małżeństw i jeszcze tam swoje dzieci tak naprawdę. No ale to dzisiaj już też widać i to pokazują naukowcy z nauk społecznych, że to nie są szczęśliwe rodziny wcale. Także to jest też tak, że jak jakaś moda dociera do Polski, to natychmiast ona jest jakby uskrajniona, prawda? Jest postrzegana przez tą modę. No, ktoś przekręcił kiedyś w Harlemie czapkę do tyłu, baseballową, wszyscy zaczęli na świecie tak nosić. Nie wiem. W Los Angeles widziałem dużo ludzi z brodą. Taką dziwną chińską brodą. Przypuszczam, za 2 lata. Pewnego typu buty. To jest zresztą ciekawe, że te mody, które się tam pojawiają, bo to jest taka dyfuzja kulturowa. Pojawia się to w pewnym miejscu. Nie wiadomo, że ktoś opuści spodnie, ma te spodnie w grę. I potem pojawia się znacznie szybciej w Polsce na przykład, niż w Niemczech. Tak? Pewnego typu buty na przykład. Takie australijskie, futerkowe, które niektóre dziewczyny noszą w lato. Musi być strasznie gorąco. Ale one, że właśnie już tak wszyscy w Nowym Jorku chodzili, potem się pojawiły w Polsce, a dopiero rok później w Niemczech, jeszcze teraz są w Niemczech modne, mimo że już są obciachowe gdzieś tam w Niemczech. Albo moda dla psów. No, kiedyś wydawało mi się, że w Nowym Jorku są specjalne sklepy, gdzie można kupić ubranka różnego typu. No właśnie, są też takie siłownie dla psów, że tam biegają sobie. W Paryżu są cukiernie. Są obuwie dla psów, to by się wydawało. Polacy są jednak pawiem i papugą, tak? I szybciej się te mody przejmuje. Nie przejmując, moim zdaniem, często właśnie tej esencji, to co jest naprawdę trudne. Ja kiedyś tu rozmawiałem właśnie z Janem Filipem Staniłko, który jest tutaj jednym z organizatorów, takim głównym organizatorem do spraw technicznych tego kongresu i jak coś tam rozmawialiśmy, powiedziałem, ale to dlaczego Polacy imitują coś, to niech wytworzą kiedyś taką firmę jak Siemens, tak? On pierwszy przyszło do głowy. No i on myślał, potem spotkaliśmy się za miesiąc i powiedział, o nie, żeby taka firma powstała, to musi być 100 lat.
Tak moi jacyś ekonomiści tam wytłumaczyli, czy specjaliści od zarządzania. No to jest właśnie trudne, wytworzyć. Ja nie przypuszczam, żeby to 100 lat, ale wytworzyć, zbudować dobry uniwersytet, który byłby takim uniwersytetem, albo świetny instytut studiów zaawansowanych i tak dalej. No to są prawdziwe rzeczy, prawdziwe innowacje i taka nowoczesna. Te inne, no to są oczywiście ważne, ale one to są czasami ornamenty, czasami to są sposoby rozrywki, no i tak dalej, prawda? My podpatrujemy seriale telewizyjne, potem są te polskie wersje według tego formatu, a potem już ludzie to jak się właśnie żyje z pewnej odległości, to jest jak się język polski zmienia i jak ludzie naśladują te dialogi na przykład serialowe. I to gdzieś tak, że to tak powiedzmy, jak się kręci taki serial w Stanach, no to widać, że on jest tam zakorzeniony w pewnym sposobie życia. Ten sposób życia się wyostrza, robi się z tego jakieś, no taką, tak jak to zwykle w sztuce jest, zwłaszcza taki popularny, jakiś no właśnie taki bardzo uproszczony obraz, potem to następuje, jest eksportowane, a potem właśnie w takim kraju jak Polska ludzie tego i potem zaczynają się tak ubierać i tak zachowywać i wydaje mi się, że tak właśnie jest, należy, że tak jakby wszyscy ludzie robią. No właśnie. No na przykład no nikt w Polsce nie naśladuje, no przecież w Ameryce jest bardzo szeroki ten ruch ewangelikalny, tak, taki bardzo fundamentalistyczny, religijny. No, tego akurat się nie naśladuje, chyba że tu przyjeżdżają mormoni. Dla mnie to było na przykład zdumiony. Byłem, jak pierwszy raz pojechałem do Stanów i słuchałem wtedy, tam na przykład radio jest dosyć prawicowe. I słuchałem, takie są religijne, mocno religijne. I to, jeżeli ktoś narzeka, że Radio Maryja w Polsce jest radykalne, no to niech posłucha sobie to, no bo tam jest taki literalizm, tam się bierze słowa Biblii dosłownie, naprawdę Radio Maryja jest umiarkowanym radiem, bardzo takim otwartym na nowoczesność, na różne formy, w porównaniu z tymi wieloma rozgłośniami amerykańskimi. No i żyją, no i są amisze, prawda, i na Brooklynie się spotyka ortodoksyjnych Żydów, no, którzy, ja kiedyś pamiętam, leciałem też z Warszawy do Nowego Jorku, i akurat był ten zjazd w Leżajsku Hasydów. I ja najpierw do Paryża mieliśmy przesiadkę, w zasadzie to był samolot pełen Hasydów i trochę było tam jakiś, potem mieliśmy właśnie przesiadkę w Paryżu, samolot się spóźnił nasz, więc musieliśmy, taka nas odbierała pani stewardessa i parę kilometrów biegliśmy przez to Charles de Gaulle z takim okropnym lotniskiem. Ja z tymi 15 hasydami tam dobiegliśmy, wreszcie jeszcze taki był Polak, no i wszyscy potem dopadli Coca-Coli, bo byli bardzo, i on się bardzo interesował, czy to jest koszerne, czy to nie jest koszerne, no, ale najciekawszy był ten sposób komunikowania się, bo potem siedziałem z takim, gdy musiałem tak z nim trochę porozmawiać, on kompletnie nie reagował. I dopiero jak wylądowaliśmy w Nowym Jorku, to był samolot chyba niemiecki, bo było coś tam po nim. On zaczął rozmawiać widzisz przez telefon. I ja go rozumiałem, bo rozumiem z niemiecku. Powiedziałem, że pana rozumiem, bo zacząłem do niego mówić po niemiecku. No wtedy się na chwilę tak otworzył. I porozmawiał i natychmiast zamknął przy ubicy, natychmiast znowu przeszedł na dystans. Ja potem rozmawiałem z ludźmi z mojego uniwersytetu, na którym byłem na kolację. To był profesor judaistyki, on mi powiedział, ja powiedziałem, tak się nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać. On powiedział, no bo ty czy pan, dla niego nie istniejesz. On po prostu żyje w swoim świecie i to, że właśnie to jest tak, że w tej nowoczesności są tacy i tacy, jak się ludzie na przykład w Polsce denerwowali, że krzyż jest przed, tak, że to jest, że coś jest strasznego, bo ten krzyż tam, prawda, stoi. Otóż właśnie w tamtym tygodniu byłem na tym bulwarze w Hollywood i tam oprócz tych turystów, bo tam nie ma prawie miejsca turystów, no pełno jest ludzi, którzy tam głoszą, nie wiem,
Chrystusa, tak samo no, w każdym dużym mieście, więc to nie można powiedzieć, no to jest raczej, prawda, właśnie normalne dla wielkiej, nowoczesnej metropolii, że w niej też są ludzie, którzy usiłują innych nawrócić, tak, i modlą się publicznie. A raczej przejawem prowincjonalności jest uważanie, że jest, że to powinno zniknąć, prawda, z życia publicznego, powinno się ich prześladować i tak dalej, no bo to jest jakby zupełnie niezgodne z tą nowoczesnością, która dzisiaj oznacza na przykład bardzo wielki wzrost religijności. Ten mit, że nowoczesność jest sekularyzacją, że jest całkowicie, albo że taki mit, że nowoczesność jest detradycjonalizacją, że znaczy koniec tradycji. No, wręcz przeciwnie, no, jak wiemy, nawet tradycja odżywa w różnych sferach życia i w różnych regionach.